Trener Marek Jagielski, złoto jako zawodnik, srebro jako trener. Marku, co smakuje bardziej? O, trudne pytanie. Myślę, że smakuje to zupełnie inaczej. Jakby porównywać lody do krewetek na przykład. Myślę, że to i to smakuje. Tamten sukces był trochę bardziej zależny ode mnie, czyli miałem realny wpływ na to, co się dzieje na boisku. Tutaj mam realny wpływ, co się dzieje na treningu, natomiast to, co się na boisku, już trochę mniej, stąd też więcej nerwów tracę. Ten dzisiejszy finał oczywiście odmienny, no ale to pewnie też część ceny za wczorajszy półfinał. To na pewno jakaś cząstka na to się złożyła, natomiast trzeba przyznać, że zespół Zabrza zdecydowany faworyt i bardzo dobry zespół, mający w swoich szeregach na bardzo dobrych graczy na każdą pozycję, po dwóch, trzech graczy, więc no ich przewaga, siła fizyczna nie podlegała dzisiaj dyskusji i zasłużone zwycięstwo Zabrze. Niemniej jednak chyba ogromnie cenne doświadczenie dla Ciebie jako trenera, no i dla całej drużyny. No na pewno, ja z tym zespołem pracuję właściwie od 6 miesięcy i już się coś tam udało zrobić. Jeżeli uda się zespół utrzymać do przyszłego sezonu, myślę, że ten progres będzie widoczny. Jednak to jest sport młodzieżowy i czy uda się utrzymać ten zespół, to jest wszystko wielką niewiadomą. Zobaczymy. Wszyscy już z tych drużyn byli w final formy, jeszcze nie. Jesteśmy bogaci o to doświadczenie i mam nadzieję, że za rok przyjeżdżamy tu po swoje. Wczoraj ten mecz pewnie przejdzie do historii, że nie będziecie długo spali po nocach po tym wczorajszym spotkaniu. Tak, no mi się wydaje, że niesamowita niespodzianka dla całej Polski, że udało nam się wygrać z tymi Kielcami. No i kurde, finał, srebrny medal. Niesamowite uczucie. No dzisiaj Górnik był po prostu lepszy, ale taki jest sport. Tak jak wy wczoraj wyeliminowaliście Kielce, tak dzisiaj no trzeba też powiedzieć, że Górnik zagrał świetne spotkanie. Tak, no Górnik pokazał głębię składu, że każdy zawodnik, który wchodzi, grał naprawdę na tym samym poziomie. No i wydaje mi się, że też wykończenie po wczorajszym meczu dało sobie znaki, nie daliśmy rady po prostu, byli lepsi. Czyli nie świętowaliście wczoraj, ale dzisiaj już świętować można mimo wszystko. Dokładnie, dzisiaj już świętować można, wiadomo, że jest lekki niedosyt, bo nie ma tego złota, ale na pewno jest to okazja do świętowania i na pewno miło spędzimy wieczór. No cudowne uczucie, marzyliśmy o tym, dzisiaj byliśmy bardzo zmotywowani. Mamy nadzieję, że było to widać po wyniku i no, jesteśmy przeszczęśliwi. Przed turniejem myślałeś, że tak to będzie wyglądało, czy trochę te myśli gdzie indziej biegły? Byliśmy na pewno nastawieni na to, że chcemy bardzo i musimy zdobyć to złoto. Przypuszczaliśmy, że będzie dobrze, mieliśmy pozytywne nastawienie i wyszło jak wyszło, wyszło dobrze. Jakbyś pod względem sportowym ocenił cały ten turniej, te dwa wasze mecze? No to już jest topka Polski, jeśli chodzi o drużyny. Uważam, że każda z drużyn zasłużyła, żeby tutaj być. I co mogę powiedzieć? No poziom najwyższy w Polsce. Komu dedykujesz ten medal, bo to na pewno dla ciebie ogromne osiągnięcie sportowe? No na pewno panu Zdzisławowi Zielonce, który odszedł i był bardzo ważną dla mnie osobą. No i rodzicom, wiadomo, bo też wychowali mnie tak, żebym trenował, grał w piłkę ręczną. Co na tak, a co na do poprawki po tym turnieju? Nie wiem, czy do poprawki, bo charaktery, zaangażowanie tym chłopcom nie brakuje i za to ich zawsze będę cenił. Natomiast do poprawki na pewno siła fizyczna. Wielka radość, duma, bo w młodzi Opolanie, a w srebrny medal mistrzostw Polski, więc super wyczyn. Oby z nich wyrosli w przyszłości gwardziści może reprezentacji Polski. Kto wie, co przed nimi, ale życzę im jak najlepiej. A dla nas duma, że Opole ma takich zawodników i że nasz model działania sportu, takiego, w którym są nie tylko zawodowcy, ale również młodzi, którzy się uczą, szkolą, tak fajnie się sprawdza. Mamy tego najlepszy dowód.